Wtorkowy poranek dwójki, 10 minut po godzinie 8. Trudno w to uwierzyć, ale mija 10 lat od odejścia jednej z najważniejszych postaci w historii polskiego teatru XX wieku, czyli Gustawa Holoupka. A naszym gościem jest Małgorzata Terlecka-Reksnis. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka, reporterka, także współpracująca z Zakładem Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Współautorka książki Holoubek Rozmowy, książki, która y, teraz ukazuje się ponownie na rynku. Wzbogacona, o czym za chwilę powiemy, ale przywołajmy wrażenia z wczorajszego wieczoru w Teatrze Narodowym w Warszawie. Państwo słyszeli o tym w wiadomościach kulturalnych o godzinie 7. Zapowiadaliśmy także wczoraj to wydarzenie. Odbyła się prezentacja zrekonstruowanej dźwiękowo zapisu dźwiękowego premiery Dziadów, która odbyła się 25 listopada 1969 roku. Jakie to robi wrażenie po już ponad 50 latach? Wrażenie było spotkania z czasem, takiej powtórki, jakby pętli, która się dokonała, to jakbyśmy przeskoczyli fragment paraboli nawet, bo przecież nie zrobiliśmy okręgu, nie znaleźliśmy się w tym samym miejscu, tylko jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, ze zmienioną paradygmatem teatralnym, ze zmienioną myślą filozoficzną o tym, czym jest teatr, zapośredniczenie, medialność w teatrze, i nagle ta medialność okazała się środkiem do ocalenia, no, pewną, pewnym rodzajem skarbnicy, bo otóż okazało się, że na magnetofonie szpulowym, który stał w kabinie inspicjenta podczas premiery, Został utrwalony zupełnie technicznie dla celów technicznych zapis dźwiękowy całego przedstawienia. Trzeba dodać, że po całej aferze dziadów marcowej i tak dalej, wszystkie dokumenty zostały zniszczone. Zostało tylko 10 zdjęć oficjalnie z całej sesji zdjęciowej nocnej, która była robiona w kostiumach. Zapis kroniki filmowej został zniszczony. Został to jeden malutki fragmencik z Gustawem Holubkiem I przez 50 lat nic, nic więcej, niczego więcej nie było, tylko legenda narastała. I nagle po prostu takie odnalezione źródło, bezcenne. Dla mnie to było ciekawe doświadczenie bardzo, ponieważ mogłam jakby skonfrontować to, co było 10 lat temu, kiedy jeszcze Gustaw Holubek, to było, to było ostatnie jego publiczne, Pokazanie się i dożył tego momentu, że siedząc na widowni teatru narodowego, usłyszał swoją wielką improwizację, obcował sam z sobą. I teraz po 10 latach, wczoraj odbyło się te 50 zdjęcia dziadów i, i taki wieczór pamięci, i to krzesło, na którym siedział Gustaw Holubek było puste i oświetlone z góry przez cały czas. Więc konfrontacja tej obecności, nieobecności, tej postaci scenicznej, która żyje w wyobraźni cały czas i w legendzie, i aktora, który ją ucieleśniał, a potem brak obecności tego aktora, a jednak teatr to zachował przetrwało to w teatrze. I wczoraj rozkwit w, peł w pełnej krasie takiej magii, tajemnicy. No było to fascynujące. Myślę, że fakt, że to, była, że to był właśnie dźwiękowy zapis, skłania nas także do tego, co dla Gustawa Holoubka, o czym wielokrotnie opowiadał, było sednem teatru, jego największym sensem. Słowo. Tak, on... Y w paradygmacie teatru dramatycznego poruszał się, czyli teatru, który jest nierozerwalnie związany z literaturą, który nie komentuje literatury, nie ilustruje literatury, tylko ją ucieleśnia. W związku z tym ten kierunek od słowa literackiego, konstrukcji, metafory, bytu ludzkiego, losu ludzkiego ucieleśnić ją na scenie i przedstawić to był ten kierunek główny. I dlatego Gustaw Holubek Powtarzał wielokrotnie, tak nauczał zresztą w szkole teatralnej, i, i taką miał filozofię teatru, że energia aktorska płynie ze słowa, czyli rodzi się w umyśle i w języku, w aparacie mowy, a dopiero za tym idzie gest, ciało, yy, yy, przestrzeń, yy, postać w przestrzeni, relacje z innymi aktorami czyli główny główne źródło płynie ze słowa. I to było widać wczoraj właśnie namacalnie, to było widać, to odczułam bardzo głęboko właśnie w wielkiej improwizacji, ponieważ Gustaw Holubek nie grał Konrada, nie grał postaci młodego y, y, poety uwięzionego, tylko poszedł za energią słowa. Dlatego 22 minuty takiego monologu potężnego mógł znieść i mógł z całą tą energią po prostu zadziałać. Wspomniała Pani o tej y, paraboli. Sama wielka improwizacja to też przecież parabola i y, utwór, który od wczesnej młodości towarzyszył Gustawowi Holołupkowi, który był takim memento. Także wtedy, kiedy stawiał, kiedy uczył się tych pierwszych, y, kiedy odbierał te pierwsze teatralne szlify. No, bo skoro słowo to i zastanowienie nad językiem, nad myślą, a język kłamie głosowi, głos myślą kłamie. Tak. To główna, główna zasada tego konfrontacji ze słowem, aktorskiej konfrontacji ze słowem. Główna zasada, która daje, stawia aktora w takiej pozycji człowieka, który szuka słowa szuka odpowiedniej energii i w momencie, kiedy to znajduje, ma do czynienia ze zwycięstwem i stąd ta radość tworzenia. Tak pojmował Gustaw Holubek, twórczy wymiar aktorstwa. Nie jako rzemieślnicze i tylko technika odtworzenia, ale właśnie ta, ten wymiar twórczy, który powoduje, że aktor interpretuje świat i pomaga innym zrozumieć ten świat. A jak Gustaw Choloubek po latach, w rozmowach z panią, powracał do przygotowań do tej szczególnej premiery? Premiery, która była spełnieniem jego marzeń, bo tak jak wielu aktorów, marzył o tym, żeby wcielić się w postać Gustawa Konrada. No właśnie, tu jest bardzo ciekawe, bo tak operujemy pewnymi schematami. Patrzymy też na dziady z perspektywy tego, co, co wydarzyło się później, co było niejako otoczką, otoczeniem samego aktu artystycznego. Tak. Tadeusz Kanwicki, przyjaciel Gustawa Cholubka, najbliższy, nazwał to blokiem Marca i blokiem dziadów. To cały splot wydarzeń, prawda? Gustaw Cholubek to jest bardzo ciekawe. Przygotowywał się do. Dziadów, do zagrania, do, głównie do tej wielkiej improwizacji, w ciszy sam. E, nikt nie wiedział do próby generalnej, jak to będzie wyglądało, ponieważ cały, cała praca reżyserska, Dejmka, szła w ustawieniu, w konstrukcji operowej tego spektaklu i tam, gdzie. Następowała, miała być improwizacja w, w, ce, w scenie więziennej. Zawsze było, a tu będzie improwizacja. I dalej. Idziemy dalej. Tak, idziemy dalej. Gustaw Cholubek z nikim tego nie, nie próbował, nie, nie komentował, sam w ciszy, zresztą tak pracował nad większością ról, ale ta rola i właśnie ta improwizacja do tego nadawała się znakomicie, żeby całą koncentrację swoją, tą energię aktorską tam skupić. I zaskoczył wszystkich na próbie generalnej. Opisuje to Maciej Prus, który był wtedy asystentem Deimka, siedział wysoko na balkonie. Wyszedł podczas próby generalnej, zobaczył pierwszy raz te dekoracje, stopki, takie ludowe, stylizowane na tą szopkę ludową. I tak mówi: To co? Będziemy grać tu na klepisku, tak? To takie klepisko będzie. I zaczął tak z chłopska tą wielką improwizację. Potem zaczął mówić, mówić. Cisza zapanowała w teatrze. Dejmek, po twarzy Dejmka spływały łzy, ponieważ Dejmek był osobą, bardzo wzruszały go takie akty artystyczne, a potem zapanowała absolutna cisza po skończeniu tego monologu. Więc Cholubek nie próbował tu żadnych aktorskich konstrukcji, chwytów, po prostu, tak jak powiedział, zawierzył Mickiewiczowi. I słowu. I słowu, tak. Poddał się tej energii. I najciekawsze tak jak wczoraj to słuchałam, znalazłam tego potwierdzenie, Najciekawsze było to, że i na tym chyba polega też niezwykła moc tej improwizacji, że odwołał się do takiego pierwotnego języka mówionego do oralności, czyli nie do teatralności, nie do deklamacji, nie do deklamacji recytacji, często, tak. tak tak jak było jak Pigon się zachwycił, prawda że jest ta wyrzucona, ta, ta wielka moc poezji wyrzucona, wyrecytowana, tylko właśnie do oralności, pewnej formuliczności, pewnej rytmizacji i tak dalej. I to nagle to słowo mówione stało się po prostu niesamowicie żywe. Holoubek rozmowy, ta książka, cykl rozmów y, ukazuje się po raz kolejny na rynku, a to nie tylko opowieść o tym szczególnym roku 67 i 8, ale też o ciekawym dzieciństwie, o tym jak na jakich podstawach budować nowoczesność. To ci z państwa, którzy słuchają dwójki mogli odnaleźć we wczorajszym fragmencie głosów z przeszłości przewołujemy wspomnienia Gustawa Holubka, kiedy on opowiadał o tym właśnie, że Kraków nauczył go tego, że bez tradycji, bez tych silnych podstaw nie istnieje żaden krok do przodu. I Chyba tak samo y, wielokrotnie wypowiadał się na temat teatru, powracając do jego źródeł, do antyczności, do tego dramatu y, opartego na myśli, na filozofii. Tak, na egzystencji ludzkiej. E, rzeczywiście, ostatnim spektaklem, takim spektaklem testamentem, był króledy w teatrze Ateneum. Cholubek już tylko w partii chóru występował jako siła nadrzędna, rozumiejąca już mechanizmy ludzkiego losu. W zderzeniu z tym Edypem, który się miota i szuka swojej tożsamości, zagadka tożsamości, była to konfrontacja takiego człowieka, który nie zna ani swojego początku, ani swojego końca, z tą mądrością zbiorową chóru. Cholubek już właśnie miał w głosie to, ten nadatek wiedzy, taki bardzo, bardzo przejmujący, dojmujący dla słuchaczy to było przeżycie. I ten spektakl był absolutnie rozegrany na pustej scenie, kostiumy stylizowane, antyczne, i w absolutnej takiej e, ciszy skupieniu półtorej godziny e, takiej koncentracji teatralnej. Słowem I, i tylko pusta scena kontra tajemnica ludzkiego losu i to był spektakl, przesłanie, taka ostatnia wypowiedź Gustawa Holubka jako reżysera, jako człowieka teatru, jako filozofa, jako aktora, no, no wszystkie te poziomy były tam obecne. I zdawał sobie z tego sprawę, że to jest ostatni spektakl, który robi, chciał przekazać, właśnie całą, jak w krysztale zamknąć, żeby to był spektakl czysty, trzy jedności zachowany, klasyczny, aktorski absolutnie i ograniczony w tej przestrzeni teatru. To trudne pytanie na koniec, ale spróbujmy. Czego po tych dziesięciu latach pani najbardziej brakuje poprzez tę nieobecność jednak. Gustawa Hololubka, tę nieobecność fizyczną, bo oczywiście pozostają słowa, nagrania, role filmowe, zapisy ról teatralnych. No tak, z zapisami ról teatralnych to kiepsko, bo to w zasadzie nic takiego się nie zachowało. Filmy. Filmy Holubek sam <laughs> miał taki stosunek, że aktorstwo filmowe to nie jest. Aktorstwo mówił po pętli, że. To jest wielki sukces hasa. On nie miał nic do powiedzenia. Wystarczyło po prostu... być. Tak, aktor jest po prostu wykorzystywany w filmie. Nie, nie czuje się twórcą do końca. Czego mi brakuje? No, mnie najbardziej brakuje e, takie, jeżeli mówimy na planie osobistym, to m, tego typu wrażliwości i takiego współodczuwania. Gustaw Holubek był niezwykle uroczym człowiekiem. Takim i te, ten urok. I taka wrażliwość, taka kultura osobista ogromna, wewnętrzna to wszystko było, przekładało się na jego stosunek do ludzi, których spotykał na co dzień, na mówiło sobie, przepraszam, że wejdę w słowo, jako o łagodnym byku, <laughs> który raczej szuka tego, co przyjemne, a zapomina urazy i jest nawet do pewnego momentu w stanie, nawet jeżeli wie, że ktoś zachowuje się wobec niego fałszywie, to traktować tę osobę z życzliwością i przez to wpływać na nią, zmieniać ją, widzieć, widzieć jak po czasie się, zmienia się stosunek tej osoby, że ona trochę zmienia zachowanie. Tak, na pewno. Właśnie ta jego taka życzliwość ludzka, ciepła, wynikająca wydaje mi się z jego osobowości, ale także z tym obcowania, naprawdę z wielką sztuką. Ona powodowała, że... Tak wokół, jak, jak człowiek miał kontakt taki z Gustawem Cholubkiem bezpośredni, to, to po prostu życie tak wyglądało i te stosunki międzyludzkie wyglądały no, odrobinę przyjaźniej, lepiej, życzliwiej. Dla mnie tak, taką dużą dozą jakby radości i optymizmu było spotkanie. Y, z, możliwość nawet spotkania z Gustawem Holubkiem i z Tadeuszem Konwickim w kawiarni Bliklego. No Dla mnie to były niesamowite momenty. Potem już po śmierci Gustawa Holubka odwiedzałam pana Konwickiego y, w kawiarni Bliklego. Pokazywał mi zawsze krzesło Małgosiu usiądź tu, bo tu siadał Gustaw. Hmm. I y, możliwość Spotkania takich ludzi, obcowania z nimi, możliwość wypicia kawy w ciągu dnia no po prostu rozpromieniała tę rzeczywistość. I porozmawiania, czy posłuchania tych dyskusji pomiędzy przyjaciółmi o, o sporcie, między innymi, <laughs> o takich codziennościach. I o tym między innymi także można poczytać, poczytać wspomnień Gustawa Holoubka w książce Holoubek Rozmowy. Małgorzata Terlecka-Reksnis była naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Wspomnienia Gustawa Holoubka także na naszej antenie. Dopiero codziennie o 12.45, a później na stronie internetowej dwójki.